Witam na kanale Łaciński Mars bądź Mars News i zapraszam na taki szybki przegląd wiadomości ze świata. Na początek, jak widzicie, Afganistan to jeden z mostów w pobliżu Kabulu. To była droga ewakuacji afgańskiej armii, ale coś im nie wyszło. Sprzęt wojskowy porzucony. Słychać strzały, no tak to jest. Tak wyglądał Afganistan wczoraj, natomiast tutaj artykuł z Reutersa z 12 dnia bieżącego miesiąca, sprzed 5 dni. Tytuł artykułu w Reutersie: Taliban może przejąć stolicę Afganistanu w ciągu 90 dni, twierdzi amerykański wywiad. No, to mają wywiad. Rąbnęli się raptem o jakieś 85 dni, także można im to wybaczyć. Dobry ten amerykański wywiad w tych dniach. Oby tak dalej. Teraz przygotowałem dla Was taki przegląd największych zagrożeń na świecie, przy czym uporządkuję je od takich sytuacji najmniej groźnych do najgroźniejszej. I zacznijmy od najmniej groźnej sytuacji. Iran przyspiesza pracę nad bronią atomową. Iran wzbogaca uran i już jest blisko posiadania broni atomowej. No ale to jest jakiś tam reżim fundamentalistów religijnych, także prawdopodobnie nie użyją tej broni atomowej w jakimś religijnym szale, aby zniszczyć wszystko i wszystkich i trafić w związku z tym, prawda, do lepszego świata. Także tutaj, no powiedzmy, skala zagrożenia jest niska, no bo jeszcze tej broni atomowej nie mają. Idziemy dalej. Na wybrzeżu Kości Słoniowej wybuchła ebola, trwają szczepienia, ale to nie jest ebola z gain of function, także prawdopodobnie to nie jest ebola z gain of function, także ja bym się tutaj za bardzo nie przejmował tą sytuacją. Oczywiście ludzie są szczepieni, widzicie, szczepionki dotarły. To są prawdopodobnie szczepionki na tą zwykłą ebolę, także będą działać. No, można powiedzieć, że sytuacja jest pod kontrolą. Także przechodzimy dalej. Tutaj jeden z tweetów z komunistów chińskich, oficjalnego konta. Nie ma szczepionki na rasistowski wirus. Ja tak to tłumaczę, wiem, że to jest błędne tłumaczenie, ale przetłumaczmy w ten sposób. Nie ma szczepionki na rasistowski wirus, pociesza nas komunistyczna partia Chin. I tutaj takie, no właśnie, nie ma szczepionki, no nie ma na ten wirus szczepionki. Idziemy dalej. Właściwie to powinno być wcześniej, nie wiem, co tutaj. Nowa Zelandia się zaplątała w każdym razie. Nowa Zelandia, ktoś umarł na Nowej Zelandii i zamknięto całą wyspę. No, nic nie dodaje do tej informacji, po prostu no, Nowa Zelandia jest zamknięta, no tak to bywa. Idziemy dalej. Chińskie wojsko właśnie rozpoczęło ćwiczenia powietrzne i morskie w pobliżu Tajwanu. Mówi tutaj Reuters. Mówi, że Chińczycy mówią o jakichś prowokacjach. No, prowokacją jest to, że Tajwan jest niepodległy prawdopodobnie. Także być może teraz padnie Tajwan. No, z Afganistanem poszło dosyć sprawnie, więc myślę, że Tajwan również zostanie sprawnie zajęty przez komunistyczną armię ludowo-wyzwoleńczą. Wyzwolą Tajwan. Idziemy dalej. Kolejne zagrożenie, to już będzie chyba przedostatnie. Trwają wszędzie, w całej Europie, znaczy się protesty, Extinction Rebellion, czyli ludzi, którzy szykują się na zagładę klimatyczną. Tutaj zabawne zdjęcie, wszyscy wyglądają jakby mieli Marburg z Gain of Function, bo przypominam, że przy Marburgu też się krwawi ze wszystkich otworów ciała, a tutaj aktywiści Extinction Rebellion właśnie wyglądają tak, jakby no, mieli ten Marburg, czego im nie życzę oczywiście, przy okazji zalali czymś, co wygląda jak krew, siedzibę CDU. Największej partii w Niemczech. No i tutaj aktywiści, którzy wyglądają jakby właśnie chorowali na Marburg. Tutaj inne z protestów Extinction Rebellion też wyglądają jakby poumierali wszyscy na Marburg. Ci wyglądają jak w trakcie, może ci są zaszczepieni na przykład, a ci nie, nie wiadomo. Być może ktoś tam już ma szczepionki na te wszystkie choroby z gain of function. Na te choroby, które nie używają receptora AC2. Ci wyglądają jakby nie mieli, a ci jakby mieli. Ciekawe. No, protest Extinction Rebellion. Kolejny protest. Tutaj również ludzie, którzy nie mieli szczepionki, a tutaj ludzie prawdopodobnie zaszczepieni, którzy przeżyli. O, takie zdjęcia napływają z Europy. Szczególnie dużo z Niemiec. Tak to będzie mniej więcej wyglądało, gdy przez Europę przetoczy się właśnie Ebola albo Marburg Gain of Function. To takie widoki będą na porządku dziennym, prawda?
Ostatnie zagrożenie, bo to będzie już koniec, taki szybki, krótki odcinek. Ostatnie, największe zagrożenie, przy którym bledną wszystkie pozostałe, które wam dotąd pokazałem. Joanna Senyszyn. Są gorsi niż zaraza, bo niszczą nie tylko ciała, ale i umysły swoje innych. Powinni być systematycznie tępieni, a jednak większość państw daje antyżywiel. No i to jest największe zagrożenie. Joanna Senyszyn może po prostu zacząć nas systematycznie tępić. I na to bym zwrócił szczególną uwagę. To jest w tej chwili największe zagrożenie. To grozi końcem świata. Praktycznie, jeżeli Joanna Senyszyn spełni swoje groźby, to prawdopodobnie wszyscy zostaną przez nią systematycznie wytępieni. No cóż, sama tak napisała. Ja tylko cytuję Joannę Senyszyn, muszę bardzo uważać. Ostre słowa Joanny Senyszyn, powinniśmy potraktować to poważnie. Na nią też nie ma szczepionki. Nie uchronicie się przed Joanną Senyszyn i jej gniewem. Także uważajcie na siebie tam. Może jeszcze NATO na koniec. A, no bo NATO też musi zredukować swoje emisje i właśnie to czynią. Tak, tutaj. That they are. They're the biggest emitters or that they're keeping it secret? Wojsko, NATO jest największym emitentem, ale jest to trzymane w tajemnicy, rozumiecie? Right. The biggest single emitter. Największy. So big that at least one military emits more greenhouse. To jest mowa o US Army, dopiero później będzie NATO. Armia też musi zmniejszyć swoje emisje i to natychmiast, do zera, bo... House gases than some entire countries. A project at Brown University estimated that in 2017 the American Armed Forces alone created more... Zobaczcie, US Army w 2017 wyemitowało więcej CO2 niż Portugalia czy Szwecja. Tragedia. Natychmiast muszą rozwiązać US Army albo... This study says if the US military were a country, it would rank somewhere between the 47th and 55th biggest polluter in the world. But nobody... Należy rozwiązać US Army, bo właściwie to po co jest? Tak się przed ebolą z gain of function się nie obronią, więc po co nam oni, tak? To wszystko w tym przeglądzie takich zagrożeń. Uważajmy na Joannę Senyszyn przede wszystkim. Dziękuję.